Całkiem ciepło przyjęliście poprzedni odcinek i raczej chcecie, żebym kontynuował właśnie serię z Grida dwójki, także z przyjemnością będę to robił, czy na odcinku, czy skończymy sobie na live'ie, czy na live'ie sobie pogramy razem, o tym jeszcze się przekonamy, zobaczymy. Także dzięki wielkie za przyjęcie, dzięki wszystkim za łapy w górę, komentarze, zapraszamy na krótką reklamę, no i po niej oczywiście kontynuujemy World Series Racing. Eneba.com to najtańszy market z grami, doładowaniami, programami, kartami podarunkowymi, czy subskrypcjami, starymi oraz nowymi. Nawet w przedsprzedaży. Strona zbiera świetne opinie w serwisie Trustpilot, posiada wsparcie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu oraz cotygodniowe ekskluzywne wyprzedaże. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie trochę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze wydane 10 euro rejestrując się z mojego linku w opisie. Więc wchodzimy w zawody oczywiście i w karierę, w której znajdują się jeszcze wyzwania do ukończenia dokładnie, w których możemy sobie zdobywać samochody i obecnie będziemy mogli przejechać się McLarenem MP4-12C, świetnym autem w California People Beach, czyli będziemy mieli dużo skałek, ale w sumie spoko trasa, bardzo spoko trasa. McLarenik będzie w jakichś tam barwach, czy on będzie w naszych? Bo to nie pamiętam, jak to było w tych wyzwaniach. Chyba on będzie właśnie seryjny, dokładnie. I będziemy pewnie mieli wyzwanie czasowe, to znaczy będziemy musieli ukończyć zawody w odpowiednim czasie, by ten samochód się nam dostał. I teraz oczywiście, jeśli mi się nie uda za pierwszym razem, czy tam zlamie, czy coś, no to będziemy musieli sobie oczywiście tam jakoś pociąć i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Pierwszy wyścig na dzisiaj, jeszcze nic nie jeździłem. Dobra. Jak widzieliście, Erik z siódemką tu się fajnie jeździło. Okej. Pięknie wygląda, ślicznie wygląda to autko. Mocno się trzyma drogi, naprawdę mocno się trzyma drogi. Wow. Wow, jak ta gra przyjemnie... Wiecie co, bo w sumie zasunąłem sobie rolety w pokoju, po to, żebyście lepiej widzieli moją twarz właśnie. Dajcie znać, czy wolicie, kiedy właśnie mam zasłonięte rolety i lekko oświetloną twarz LED-em, czy tak jak jest naturalne światło, bo w sumie to wtedy wygląda trochę jak Two-Face, czy tam jakiś, wiecie, Blackface z boku i tak dalej. Oj! No i się skończyła przyjemna zabawa niestety, bo wszedłem bokiem, a to auto widzę działa tak samo jak wszystkie inne w tym tierze, czyli jest strasznie narwane i trzeba bardzo delikatnie z gazem, kiedy sobie wchodzimy boczkiem, no niestety, ale spróbujemy jakoś ładnie tutaj zainicjować. No zobaczcie. Ej, wiewiórka mi przeleciała, widzieliście? Wiewiórka. Przejechałem wiewiórkę. Nie chcę wiewiórki przejechać, czekajcie. Dobra, ominęła mnie, na szczęście. Bo to chodziło tylko o tą wiewiórkę, to nie chodziło o to, że jeżdżę jak lamus. Nie, w ogóle wcale się nie niszczę na każdym zakręcie. Nie, nie, to jest... Takie proste przecież w tej grze jazda i w ogóle, że nie wiem, absolutnie. Także mamy 3 minuty 03. Ta trasa jest dosyć spora, ale myślę, że może jakoś sobie poradzimy. Jeśli nie, no to będzie kiepsko, no ale widzicie, tym samochodem wchodząc bokiem, to praktycznie nie da się odbić, bo on nie wiem, co robi. Masakra, zobaczcie, muszę tak uważać. Ja teraz prawie nie dodawałem gazu, a on i tak po prostu szalał, także no nie wiem, czy jest sens w ogóle, żebym to jechał dalej, czy już sobie nie powinienem zrestartować, bo już widzę, że nie poszło mi zbyt dobrze. Jeszcze używanie ciągłe powtórek, no jest to lamerskie, ale po prostu no nie chcę wam, że tak powiem, nie chcę sam siebie męczyć, żeby mnie ta gra męczyła, tylko chcę jakoś czerpać z niej fan i po prostu, kiedy coś mi z niej nie wychodzi, to już dobra, nie będę powtarzał 100 razy, bo okej, jest to gra specyficzna na tyle, że oni dali, no nie bez powodu dali jakby te powtórki w tej czy poprzedniej części, czy nawet w autosporcie, bo to jednak widać, że taki mały błąd może zepsuć wszystko i okej, jeśli byłby to Need for Speed, to zapewne, jakby wiecie, to, że tu są powtórki, to nie jest dlatego, że sobie tak powiedzieli twórcy i po prostu, bo są powtórki, bo chcą być inni, tylko po prostu gra ma taką charakterystykę, że czasami bez powtórki po prostu, wiecie, no, taki jeden malutki błąd może nam zniszczyć wszystko. Taką ma ona fizykę, taką ma ona mapkę. No i trzeba się tego nauczyć i po prostu radzić sobie w ten sposób. Jak widzicie, teraz już nie mam powtórek, idzie mi nieco lepiej. Właśnie to jest śmieszne, jak mi się skończą powtórki, zaczyna mi iść lepiej. Na przykład tutaj mogę wjechać na pewno szybciej. Oh yeah, no to był ładny wjazd akurat, tu mi się udało. Tutaj też mogę wjechać szybciej niż uprzednio, ponieważ po prostu trzeba się tego auta nauczyć. Ale mimo wszystko, znaczy on jest całkiem zrównoważony, ale jakbym tu miał jechać Viperem, to bym dostał chyba, nie wiem, no po prostu nerwicy bym dostał. Pomimo, że Viper ogólnie jest lepszy na przyspieszeniu. 3-1,
3-2, no właśnie, kurczę, tak... A? Co jest? Co tu się stało? Nie wiem, co się stało, ale... To fajnie. No, aż się wiecie co, obróciłem na swoim fotelu. Czasami w ogóle tak przygryzam usta, jak się skupiam, to jest takie niefajne dosyć. Wygląda to mało estetycznie, ale no cóż, język wystawiam, też tak macie. Jak się coś pisze, albo jak się coś tam nad czymś skupia, to się tu ktoś wystawia język, tu ktoś... Było dobrze, już myślałem, że się uda. Ło! 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, no nie! No nie! Ej, może to przez to było, właśnie przez tę skałkę, ona mnie spowolniła. Jak blisko, muszę zobaczyć powtórkę. Bardzo trudny poziom może nie sprawia, że moim autem steruje się trudniej, ale na pewno sprawia, że mam mniej czasu, żeby pokonać to wyzwanie. Więc no cóż, jeździmy jak naj, nie wiem, jak najlepiej. Próbujemy każdy zakręt pokonać z jak największą precyzją. Aż dopóki się nie uda, no i jak najwięcej gazu oczywiście, gdzieś tam te powtórki się wykorzysta. Zobaczymy, no na razie to, widzicie, ja próbowałem wejść teraz na pełnym gazie, udało mi się skontrolować, ale no było już, że tak powiem, ciepło, już mi się zrobiło ciepło. Ręce mam całe spocone, no zrobiłem to już 3 razy i na razie miałem najlepszy czas 3.04, także jeszcze troszeczkę, aż dopóki się nie uda. No tutaj trzymajmy się na przyczepnie, jak widzicie, samochód strasznie miota. Wiewiórka! Dobra, no to teraz się musi udać. Jak wiewiórka była, no to już pod kołami mi przeleciała, ale nie przejechałem jej, to mogę wam obiecać. Była wiewiórka, no to już wygramy, nie? Jak była wiewiórka, no to tym razem się musi udać. No bo była wiewiórka, nie? No a wiewiórka jednak świadczy o tym, że się uda. To jest zresztą potwierdzone, twórcy gry o tym mówili w 2013, że prawda, jak będzie wiewiórka pod kołami, no to wygrana jest z nami. To taki był właśnie slogan, można powiedzieć. Oni to wymyślili na jednym z eventów, prawda? Tam właśnie na E3 mówili, że no wiewiórka, czy właśnie łoś. To zależy, czy właśnie co przyleci, czy łoś, czy jeleń, czy jeszcze może sarna, prawda? Może być także czasami sarna, ale to też wiadomo, czy nie wiadomo, czy w lesie przy drzewach iglastych, czy przy liściastych, prawda? Ale oprócz tego to, prawda, wiewiórka, no w sumie to jest taki główny, można powiedzieć, bohater też tej gry. One nie są, co prawda, przedstawiane nam na początku gry, bo twórcy chcieli się skupić na samochodach, ale w późniejszym etapie, takim właśnie jak teraz, w przypadku wyzwania z maklerem chociażby, no, te wiewiórki mają spore znaczenie, także no dobrze jest o tym pamiętać. Jak będzie przechodzić grę, to pamiętajcie, jak widzicie wiewiórkę, no to już macie tam, ta szansa się zwiększa. Może nie jest to pewne, ale szansa gdzieś tam się zwiększa na przejechanie tego wyzwania właśnie. To też ma związek, prawda, z ochroną zagrożonych gatunków przed wyginięciem, prawda, przed polowaniem na wiewiórki, no i dlatego właśnie postanowili twórcy pokazać swoje wsparcie dla tych zwierząt, tym bardziej, że no są to ssaki. No i wiadomo, no tam też kolor, jakby można powiedzieć, że to może jest ciekawostka. Akurat przed nami przeleciała szara wiewiórka, która tam należy do tych gatunków bardziej jeszcze unikalnych. Natomiast zobaczcie, że McLaren ma kolor pomarańczowy i on właśnie nawiązuje do takich rudych wiewiórek. Także no, to nie jest przypadek, jakby to wszystko jest tutaj zaplanowane w tej grze. Dobra, udało się. Udało się nie przegrać. No, tutaj na przykład mogłem wjechać lepiej, bliżej ściany, ale bałem się tych skał. Skał się trzeba bać w tej grze, to pamiętajcie, skał się trzeba bać, bo jak zlekceważymy skałę, to znaczy, że jeździmy na pałę po prostu. Także ogólnie wydaje mi się, że to co mówiłem ma pokrycie w rzeczywistości, ze względu na to, że mamy 3.02.05, no wiewiórka, prawda? No zobaczyliśmy wiewiórkę, ona nam przeleciała pod kołami, odblokowano samochód, no po co miałbym was kłamać? No, okej, udało się. Po co miałbym was kłamać? No, przecież nie mam w tym żadnego powodu, ani przyjemności, tym bardziej w kłamaniu was, a jeszcze mogłem to przejechać lepiej, bo tam ze dwa zakręty były do poprawy. Nie mam pojęcia, gdzie popełniam błąd.
Wiem jedynie, że muszę to przejechać bardzo asekuracyjnie dalej, mimo tego, że ten samochód się dobrze słucha. Tak dobrze. I teraz tutaj muszę mocnego boczka zaliczyć. No nie w ten sposób na pewno, bo tu nie zdążyłem odbić. Także może bardziej przyhamujemy. Cyk, okej. Tak może być. I tutaj... No nie, no coś mi... On nie chce latać bokiem, on się bardzo ładnie trzyma. Zobaczmy. O tak, o tutaj dużo nadrobione, Teraz nie wprowadźmy samochód specjalnie w ten, w drift. Bo co prawda czasami to jest szybciej w tej grze, ale zobaczcie, że teraz... Nie, proszę. Teraz nas to spowolni. O, no bardzo... Kurde. Dobra. Jest okej. Nie chcę tego powtarzać 100 razy, więc muszę używać tych powtórek. I ten zakręt będzie ważny. I go spieprzyliśmy. O tak. O tak. Spróbujemy teraz tędy. Zobaczymy, czy tędy będzie szybciej. Wątpię, ale można spróbować. 58, 59, no i teraz z tymi powtórkami całe mi się udało, ale to był najbrzydszy przejazd, jaki zrobiliśmy. No ale już chciałem mieć to z głowy, także może niezbyt ładny, ale się udało. Okej, więc no, już lecimy do kolejnego. Okej, więc jest to wyzwanie z Arielem Atomem. I oczywiście ja miałem do wyboru tam inne autko, wybrałem akurat je, a teraz muszę się mierzyć z Arielem. Myślę, że on jest całkiem szybki. I mamy Red Bull Ring, czyli trasę, którą w miarę znam. To świetnie by wyglądało w twoim garażu. No to będzie wyglądało, może sobie użyjemy nawet w jakichś zawodach. Super, no fajnie się prowadzi, ogólnie wygląda też w porządku. Trochę potniemy ten odcinek, no cóż, ale mam nadzieję, że będzie warto. On chyba w ogóle powinien dzisiaj wyjść ten odcinek, więc muszę dzisiaj też zlecić miniaturkę, o jejku. Ale się słucha. Znaczy no pod górkę to w sumie ciężko, żeby się nie słuchał, ale... Ile my tu mamy? Minutę 19. Zrobimy to, myślę, na chillku, nie? Postaramy się. Tu znowu już w dół. Ścięty zakręt, dobra. Tak tego nie robimy, nie robimy reverse entry. Świetnie. Znaczy może nie świetnie, ale tak jak trzeba. Tutaj chyba nie trzeba nawet boczkiem. Dobra, lekko trzeba, delikatnie. Żeby za bardzo nie spowolnił nam Ariel. Bo on się bardzo ładnie trzyma tutaj. Chyba nawet ładniej niż auto, które wybrałem, także no cóż. Tam chyba KTM-a sobie wybrałem, z tego co pamiętam. I wydaje mi się, że jest szansa, że nam się to uda przejechać za pierwszym razem. Bo metę mamy już tutaj. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i... Jest! Dobra. Zmieściliśmy się w ostatniej chwili, ale chociaż za pierwszym razem, także ja się cieszę bardzo. Doskonale. Dobra. No doskonale czy niedoskonale, to te 1.19 się udało za pierwszym, co prawda z powtórkami. Ale no, świetne auto na dosyć ciężkiej trasie, mamy 8,4 km i 3 minuty oraz 3 sekundy, no naprawdę bardzo lubię ten samochód, Jaguar XKR jest świetny, w ogóle nie dość, że jest piękny, to o, jeszcze ten śliczny kolor, nawet bym go dał na miniaturkę, może sobie go dam na miniaturkę, zobaczymy jak nam pójdzie w tym przejeździe, także no, jestem, że tak powiem, dobrze nastawiony, zobaczymy. Mamy już przejechane ponad 2000 km w tej grze, to całkiem sporo. No ale trasa jest taka specyficzna, można powiedzieć, że będzie nam sprawiała jakąś trudność, ale no, a niech pójdzie na miniaturkę, bo jest piękny, śliczny ma kolor. Dobra, i tu już jest zaraz meta. 3.01, 3.02, 3.03... Ja pierdziele, ty jak niewiele! Tu gdzieś uderzyłem, muszę to uderzenie... O, dobra. Spróbujmy to zrobić. Nie, to już nie będzie lepsze, to już będzie tylko gorsze. Tak, to już zepsułem teraz, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 zrobiłem. Sekundka, no. Ale no nie, nie jest taka trudna ta trasa. W sumie, jak raz ją przejechałem, to myślę, że dam radę w tej chwili, no.
tylko muszę się trochę mniej bać, bo się boję tej trasy i boję się tego auta, a myślę, że na spokojnie da radę to zrobić. No ta sekundka, no... Jakbym pojechał za pierwszym, to bym był z siebie dumny po prostu. Widzicie, blisko wewnętrznych się trzymamy, za bardzo nie hamujemy samochodu. Próbujemy to robić tak, żeby... No taką linią w miarę wyścigową, no w gridzie to nie jest zbyt łatwa opcja, ale warto próbować. Wewnętrzna, wewnętrzna, teraz hamujemy. Niech będzie, niech tak zostanie na razie. Mniej się boję już tego autka, już mniej więcej wiem, jak nim kierować, jak nim się poruszać na tej mapce. To, że czasami tam walniemy, to nic, no. Nie bądźmy też jakimiś, wiecie, nie miejmy paranoi, że musimy przejechać tak perfekcyjnie, że po prostu... Ojejku, co to się stało? No, tylko nie wjeżdżajmy na krawężniki, no spokojnie. Dobra, no i teraz full gaz pod górkę. Pod górkę tutaj to auto widać, że tak... No nie może tych najwyższych obrotów osiągnąć. Gdzieś mu tam spadają, no co jest spoko w tej fizyce, że auto nie zbiera się tak samo pod górkę jak w dół. Oh yeah, dobra, teraz przejechaliśmy na pewno ten zakręt lepiej. No są to takie właśnie, to są pół sekundki gdzieś... no, na takich... W takich miejscach zyskane, o, albo tutaj stracone właśnie. Chociaż nie, w sumie to nie stracone, bo... W miarę okej, przejechaliśmy przez te szykany. No, więc teraz tylko wystarczy się pilnować i na tych, szczególnie na tych, wiecie, prawo-lewo, no nie? Na tych zakrętach, na tych S-kach powiedzmy się tutaj najbardziej starać, żeby dobrze wjeżdżać, bo... Bo powiedzmy sobie szczerze, że to są te najtrudniejsze. Możesz się spodziewać problemów z przyspieszaniem. Twój silnik jest uszkodzony. Sam jesteś uszkodzony. Co on gada w ogóle? Raz tylko uderzyłem. No, no, uderzyłeś raz tyłem. Silnik do wyrzucenia. Robimy swapa. Nie, no, robimy swapa, nie. Aha. O, tak, 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 tak. No teraz widzicie, że jadę ostrzej po prostu. No, bo już się nauczyłem trasy, no. Może nie znam jej na pamięć, ale nauczyłem się, jak trzeba jechać konkretne jej tutaj części, żeby po prostu uzyskać jak najlepszy wynik. A to się okaże jeszcze, bo ja mogę sobie teraz mówić, a zaraz będziemy mieli koniec trasy i zobaczymy, czy rzeczywiście mam rację, że pojechałem lepiej, czy że lepiej mi poszło. A wydaje mi się, że tak. Więc kończymy pomalutku. Nie, no na pewno to pojechałem lepiej. Nie przejąłem się tam jednym zakrętem, nie użyłem powtóreczki, ale o, i teraz tutaj wewnętrzna, dobrze. Cyk, cyk, no. Tak, to mogę jeździć. 3.01, 3.02 i 3.03 byłoby, ale się udało. Także to w sumie niewiele tak, niewiele lepiej, niewiele lepiej. To mogę sobie tak powiedzieć, o, ale to lepiej przejechałem. A tu 3.02, także no... No powiem szczerze, że te czasowo to trzeba naprawdę się postarać. Ciekawi mnie, czy na niższym poziomie na pewno byłoby więcej czasu, ale ciekawi mnie, kto na przykład z moich znajomych, czy z osób, które to oglądają, przechodzili to na bardzo trudnym i jaką trudność im sprawiły te wyzwania. Więc mamy teraz Aston Martin V12 Saga, to w ogóle te Astony, tak dzisiaj ich sporo i nie powtórzyłem sobie, żeby zrobić miniaturkę. No super. No cóż, no nie zrobiłem sobie miniaturki, to sobie nie zrobiłem z XKR. No cóż, przykro mi. W ogóle to jest XKR i jest jeszcze XKR-S i to był ten S, czyli taki najbardziej sportowy. No śliczne autko, tylko szkoda, że nie włączyłem powtórki, bo przydałaby się na mini, na pewno by się przydała. Te odcinki będą długie, ale on będzie długi i treściwy i mam nadzieję, że będzie się wam go przyjemnie oglądało, choć strasznie dużo gadam. Saga to mi się tak średnio podoba, szczególnie przez ten tył. W The Crew sobie nim śmigałem tam z Kwerciakiem kiedyś, pamiętam. A w ogóle Dreda pozdrawiam, bo Dredziu dzięki mnie pobrał sobie tą gierę i właśnie tam przechodzi. Także powodzenia Dredziu, bardzo trudny, pamiętaj, to jest poziom dla ciebie. Innego nie akceptujemy. I to jest trasa z pierwszego wyścigu w grze, tak swoją drogą. Znaczy nie dokładnie ta sama chyba, ale jest to to samo miejsce. Więc tak, to nie jest ta sama trasa, ale był pierwszy wyścig w grze prowadzony w tym samym miejscu. I Aston Martin Zagato należy do kolejnych grze, które bardzo łatwo się prowadzą, a przynajmniej łatwiej niż chociażby ten McLaren. Nie wiem, z którego on jest tieru, bo też nie przyspiesza tak fajnie. Uła, przesadziłem.
No i tutaj też czasowo myślę, że na początku się nie uda tak fajnie. Dopiero gdzieś za drugim razem, ale to jest półtorej minutki, więc to do powtórzenia. Go, 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 go. Czy ustawiłem się po dobrej stronie zakrętu? Na szczęście tak, bo nie widziałem dalszej części mapki. Ją chyba można jakoś tam zmodyfikować, żeby w inny sposób się ta mapka zachowywała. Nie fajnie. Nie, no na pewno tam za pierwszym razem nie siądzie. Ale dobrze byłoby w ogóle poznać całą trasę, żeby wiedzieć, jak się ustawiać w zakrętach tutaj już pod koniec na przykład. Mamy 14, 16... Nie, do mety to jeszcze ho-ho, to 10 sekund to... Na pewno, o, widzicie, gdzie mam metę? 25, 26, 27, 28, 29... Okej, miałem to już powtórzyć. Dobra, no znowu taki czas tuż przy samym tym time limicie. W ogóle to było przejechane tak strasznie chaotycznie, ale jak się udało, to ja jestem happy, ja jestem fairish, tak powiem, nie wiem. I enjoyed that. Dobra. Co my tu mamy? Caterhamem. To Caterhamem będzie coś krótkiego, 1.48. Próbujemy Caterhamem od razu. Bez zbędnego przedłużania, to jest ten nasz najbardziej trzymający się drogi samochód, a że będziemy na trasie z takimi zakrętami kołowymi, z takimi półrądkami, no to będzie trochę przesrane, dlatego że pojedziemy sobie takie półrądko, no i to auto nie wejdzie w poszlizg tak jakbyśmy chcieli, zaraz zobaczycie zresztą. Tam łuk triumfalny to nas nie interesuje, a i tak musimy przez niego przejechać? Nie, chyba nie. Nie przejeżdżamy sobie przez łuk. No zobaczcie, no mamy ten rądko. No i wejść w poślizg nie jest tak łatwo, ale akurat tutaj nam nie było to tak potrzebne. Świetnie się tę grę ogląda, patrz się na ją naprawdę super, to jest gra, która ma już 7 lat, a graficznie myślę, że jest, no specyficzna, ma ten swój filtr i tak dalej. Wow. Dobra, to auto jeździ jak dzikus jakiś. O, i to ta zawrotka właśnie, ona tu mnie będzie męczyła pewnie. Nawet nie. Bo bardzo mocno sobie przyhamowałem, gra mi odpowiednio zredukowała biegi, więc to jest to. A właśnie może przez te biegi on nie wchodzi tak w poślizg. Dobra, tutaj mogliśmy to zrobić inaczej. Go, 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 dobra. Nie no, trzyma się rewelacyjnie. To auto chcę używać w karierze, w jakimkolwiek wyścigu. W porównaniu z tymi malutkimi tam, nie wiem, KTM-ami, czy co tam jest w tej grze, to nie. Czy Ariel, to jest w ogóle rozwałka. A to jest chyba ta sama kategoria samochodów, więc tym to chciałbym pojeździć. Oj, chciałbym. To się tak słucha. Tylko żeby auto się dobrze słuchało, to też trzeba mu wydawać odpowiednie polecenia. No to też muszę się jakby do tego przyzwyczaić. Lecimy do wewnętrznej tutaj. Trochę krócej, trochę krócej. I teraz tutaj hamulec. Yeah! No ślicznie. Nie, musimy to za pierwszym przejechać. Jak tego nie przejdziemy za pierwszym, to jestem słaby. No, żebym nie wykrakał. Jak nie? Proszę bardzo. 4-3, 4-4 i 45, 3 sekundki, no. Halo, halo. No z czym? Z czym do ludzi? No powiedz się. No, proszę, no Caterhamem elegancko przejechana traska, nawet nie będę tego oglądał. Przechodzimy dalej, robimy szybki gameplay, speedruna, a nie, nie wyszło. No wyszło, oczywiście, że wyszło. Znowu na torze Red Bulla, tym razem z Corvettą i chyba w drugą stronę, nie, w tę samą stronę. Ładnie wygląda, to jest właśnie ta taka główna, jeśli chodzi o gridową graficzkę, to ona tak właśnie wygląda. Jak przystosowana do tej gry, mamy 46 sekund, więc nie wiem, albo to jest ten inny tor troszeczkę, dobra. Słucha się, no, korwetka się słucha, dobra. Korwetka jeździ całkiem znośnie, ale czy przejdziemy za pierwszym? Okaże się. No, trasa nie jest długa. Tu możemy zrobić taki trik. No jak ścięty, kurde, no. No i 3.8.4, no to już myślę, że zdążymy. 3.4, no elegancko się udało.
W każdym razie to jest taki trik właśnie, że tam można wyjechać na zewnątrz, ponieważ podczas wyścigów na tym torze, jak jest dużo samochodów, to ktoś musi czasami wyjechać na zewnętrzną, no inaczej by się po prostu nie dało, bo oni by się tam wszyscy nie zmieścili, po to też za to nie ma kary. Myślę, że jakbyśmy wjechali bliżej wewnętrznej, to też by było spoko, ale tak się udało, mamy ostatnie dwa zadanka, więc SL65 AMG na Okutamie i to są 3,29. Oj, tu będzie z jednej strony tragedia, bo ten samochód, w sensie przez trasę, ale z drugiej strony ten samochód naprawdę super się steruje, więc powinno być tak w miarę okej, zobaczymy. Mnie się to szybko ładuje, bo muszę jechać po pierogi muszę jechać, nie będę grał w gry, tylko pierogi, słuchajcie, ten odcinek myślę o 20 wleci, ja się bardzo skupiam, proszę pana lektora, tylko no nie zawsze mi to wychodzi. Myślałem, że się uda odbić, no już miałem taką wewnętrzną nadzieję, że się uda, ale... Nie, no tego już nie przejdziemy na pewno, ale no dobra. Czy ja nie mam opony? Ja chyba mam przebitą oponę, nie? Sarąbiście. No jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym jechał bez opony. No, jechałem sobie bez opony poprzedni przejazd. Super, nie? Także to nie wiem, który to jest raz, który ja to powtarzam. No, ale to chyba jest jedno z najtrudniejszych wydarzeń, chociaż może jeszcze się zaskoczę tutaj. A, tak, też można w sumie. No, nie pomyślałem. No, w sumie. Tak w sumie. Ja to jestem progamer w to, zobaczcie. Ja to jestem programer. O, cyk. 2 sekundy do przodu od razu. Na wejściu. Dobra, taki boczek muszę kupić, taki, albo Marysia kupi. Taki boczek, słuchajcie, do tego, żeby zrobić skwarki. I z tym zjeść przepyszne. No co przepyszne? No pierożki, oczywiście, że ta, która robi moja babcia, ale to było rewelacyjne, muszę to zobaczyć na powtórce. Go, dobra, tu się nie przejmujemy, bo tak auto nam przyspieszyło przez pochylenie zakrętu. Dobra, lecimy, nie śpimy. No to trasa jest wymagająca. Jakby tak nie użyć żadnego Oj, wolno. Da się tu szybciej. Ale dobra, delikatnie, pomalutku. Nie, tu chcę ładniej. Delikatnie, pomalutku. O. Dobrze. I teraz jakbyśmy tu wyjechali, jak tak w miarę dobrze do tej zewnętrznej, nie dotykając jej. No właśnie, to byłoby super. I teraz tutaj... Ła, dobra, to była takie stopniowe dodawanie gazu, jak Ayrton Senna. Ale... My tego nie robimy tak dobrze jak on. My to znaczy ja i mój pad, żeby nie było, że ja i wy, no bo wy to oglądacie tylko. No, to ja w ogóle to jestem takim youtuberem i wy sobie oglądacie, bo po co wy będziecie przechodzić te gry, jak możecie sobie je pooglądać, no nie? Okej. Dobra, jest okej, jest w porządku. Nie ma co się przejmować, tylko lecimy dalej i ten zakręt trzeba przejechać tak, żebym tu nie wyrąbał. Dobra, udało się. I powoli kończymy sobie tę trasę. Dobra, tutaj muszę mocno zahamować.
Właśnie to jest jedno z tych aut, do których ja nawet nie wiem, że on aż tak ładnie mi odbije, więc się boję, a tu nie ma co się bać, bo zobaczcie. On to jest rewelacyjny do driftu, w ogóle do wszystkiego w tej grze. Ja myślę, że jak będzie jakaś trasa, gdzie jeszcze będę mógł go użyć i będę miał wybór innego samochodu, to będę się poważnie zastanawiał, czy go nie wziąć, a ta się powoli kończy, 3.13. Powiedzcie mi, że mi się to uda, bo już ten przejazd był naprawdę rewelacyjny. Go, go. 2.4, 2.5, 2.6. Dobra, jest gitara i to nawet tak kilka sekund do przodu, znaczy tam z 3. Super, odblokowano samochód. No to ja muszę się napić wody i zobaczyć ten przejazd, bo to po prostu... Ej, w ogóle kliknąłbym zacznij od nowa. No to by było zabójcze. Że to było fajnie, tu się udawało całkiem nieźle. Szczególnie ten pierwszy zakręt na przykład. Zresztą no cóż, no po prostu chciałem to zobaczyć. Może wam to wrzucę, a może nie będę tego komentował, tylko zobaczę sobie, czy mi po prostu to się udało. Ten jeden na powtórce był taki fajny przejazd, nie wiem, które to było. To nie było tutaj, tylko gdzieś niżej wleciałem, bo tutaj dalej ten wewnętrzny mi się jakoś nie udało jej złapać. To było chyba za tym zakrętem. Tak blisko bardzo. I tu w dół. Jest wewnętrzna łapana. No, po co mi pokazujecie jakiś taki... Tak, to było tu, ale gra tego nawet nie pokazała. Dobra, to nic. Wypełniając zadania, zwrócisz na siebie uwagę nowych... Ostatnie wyzwanie, Alfa 8C Competition, Marina i mamy troszkę czasu, znaczy mamy tam te dwie minutki. Jas Marina, czyli tor, z którego w ogóle mam z Abu Dhabi, z którego mam polówkę taką, znalazłem w lumpie za chyba 7 zł, nówkę nowiutką, nieużywaną, także super, cieszę się po prostu, bo to jest polówka, która była sprzedawana w jakimś tam fanowskim sklepie na torze czy przy torze. No, Alfa Classic, ale tor znam. Nie, coś mi tu nie pasowało, ja sobie muszę to zrestartować, bo coś mi tak, kurczę, raz był ścięty zakręt, raz nie, więc zrobimy to po mojemu znowu. Tutaj na 50 musimy hamować, albo nawet wcale, bo dopiero się rozpędzamy. I są to właśnie te linie z boku na torze, to są linie pokazujące, ile jest metrów do zakrętów, tak, jeśli ktoś nie wie, bo może nie wszyscy moi widzowie wiedzą, także to są linie pokazujące właśnie, za ile będzie zakręt. O, nie ma ściętego, zajebiście. I Cicorino. I teraz jedziemy cały czas prosto, więc nie skręcamy, tylko rozpędzamy się. Pod koniec będzie dosyć mocne hamowanie, będzie trzeba to odpowiednio zainicjować, tak żeby ten samochód nie wyleciał z trasy. Także lecimy, nie śpimy. Dobra. I tu już tak na setce, myślę, będę hamował. I wydaje mi się, że jak zrobię tak, to nie będzie ściętego zakrętu, a jednak jest, dobra. Gdzieś tu nie będzie, tylko nie wiem, jak mam to przejechać, zobaczcie. Może na... nie no. A tak będzie ścięty? Ścięty, no to jak to jest, że w jednym miejscu jest, a w drugim nie? Może zahamujmy sobie na 150. No tak będzie najlepiej. Czyli 150, tutaj się hamuje przynajmniej Alfą na 150, bo na setce nie wyszło, a na innymi autami może by wyszło, troszkę bardziej przystosowanymi do toru. Jednak no hamowanie jest ważne, zobaczcie, auto też hamuje biegami. I tutaj możemy sobie wylecieć. Uła, na pewno nie w ten sposób, ale tu możemy sobie wylecieć, o. No nie było to zbyt ładne. Ale jaka trasa, taka jazda. Nie no, na każdym zakręcie wylatujemy, no ale cóż, jak chcemy jechać szybko, to musimy użyć wszystko, co możemy i chyba się uda, bo zobaczcie, metę mamy już bardzo blisko. Są ścięty, sam jesteś ścięty.
No i dobra, no to się całkiem nam tutaj udało, ale no trasa dla tego samochodu nie jest stworzona, bo powinno być to bardziej torowe auto z większym downforce'em i z lepszymi hamulcami zdecydowanie. Godzina 04, ciekawe ile z tego powstanie odcinka. Także wszystkie wyzwania skończone, to właśnie chciałem zrobić. Jak będzie za długo, to może zrobię dwa odcinki z tego. Będą dwie części, no bo tak w sumie to nie wiem ile tych zadań jeszcze nam tu przyleci, czy wyzwań, ale nie ma już żadnego. Dobra. Więc spójrzcie na moje Subaru. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za wszystkie łapki w górę, komentarze. Mam nadzieję oczywiście, że się wam podobało. No i co, widzimy się w kolejnym albo z grida, albo coś innego. Planuję coś, na pewno fajnego też z Peugeot. Z czym związana jest taka tasiemka tutaj z tyłu. Także dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnym. Cześć!